14 lutego, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego upłynął 12 lutego. Ile zgłoszono komitetów wyborczych w Bełchatowie? O tym w materiale. Do 12 lutego należało zawiadomić PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. To komitetom wyborczym przysługuje prawo zgłaszania kandydatów w wyborach. One także prowadzą kampanię wyborczą na rzecz kandydatów. Zarejestrowane w Bełchatowie komitety to Komitet Wyborczy Wyborców Bełchatowianie, pełnomocnikiem jest Patryk Piotr Marian. Komitet Wyborczy Wyborców Plus, pełnomocnikiem Marek Jasiński. Komitet Wyborczy EBE Wspólnie dla Powiatu, pełnomocnikiem Piotr Antoni Małecki. Komitet Wyborczy Wyborców Marioli Czechowskiej, pełnomocnikiem Paweł Maciej Woźniak. Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ziemia Bełchatowska, pełnomocnikiem Sylwia Kosentka. Listy kandydatów na radnych będą mogły być zgłaszane do 4 marca, a kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do 14 marca. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 21 kwietnia. Wybory samorządowe już w kwietniu. Komitety wyborcze prezentują swoich kandydatów. Wczoraj przed Muzeum Regionalnym w Bełchatowie zaprezentowali się kandydaci z Komitetu Wyborczego Wyborców Bełchatowianie. Lider, były kandydat Konfederacji w ubiegłych wyborach parlamentarnych, Patryk Marian, podkreślał, że kluczem do wyboru kandydatów nie była przynależność partyjna, a zaangażowanie w chęć dokonywania zmian w naszym mieście. Na wczorajszym spotkaniu pojawili się przedsiębiorcy, działacze społeczni i młodzież. Czy taka ekipa ma szansę przejąć stery władzy w Bełchatowie? To okaże się już za niecałe 2 miesiące. My czekamy na prezentację pozostałych komitetów i ich kandydatów. Dziś 14 lutego, czyli walentynki. Coroczne święto wszystkich zakochanych. Walentynkowy akcent nie ominął naszej redakcji. W biurze obsługi klienta z samego rana pojawili się uczniowie z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 9, którzy obdarowywali uśmiechem i balonem w kształcie serca wszystkie napotkane osoby. Uczniom dziękujemy za miłą niespodziankę i za wywołanie radości na twarzach wielu bełchatowian. Przed nami kolejne spotkanie z cyklu Klubu Podróżnika. Tym razem czeka nas wyprawa do Afryki. Prelekcję pod tytułem Namibia, Botswana, Pustynia, Przyroda, Przestrzeń wygłosi Robert Gondek. To podróżnik, fotograf i miłośnik Afryki, który odwiedził 22 afrykańskie państwa. Autor licznych pokazów podróżniczych nagradzanych przez publiczność i jury podczas festiwali w Łodzi, Środzie Wielkopolskiej, Poznaniu. Pan Robert organizuje wyprawy na afrykański kontynent i uczy się języka suahili. Spotkanie odbędzie się 15 lutego o godzinie 18 w sali teatralno-widowiskowej MCKPG Giganty Mocy. Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zależą od bardzo wielu czynników, głównie czynników, które sami wprowadzamy we własne życie. Palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, nieleczona cukrzyca, ale również nieprawidłowe stężenie cholesterolu, niezdrowy sposób odżywiania, spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach czy niska aktywność fizyczna zdecydowanie wpływają na to, że mogą rozwijać się właśnie choroby układu krążenia. Długotrwałe narażenie na te czynniki, o których mówiliśmy, może wpływać na rozwój bardzo licznych chorób, dlatego tylko poprzez zminimalizowanie tych czynników możemy sprawić, żeby nasz organizm prawidłował zdrowo i prawidłowo przez jak najdłuższy okres czasu. Dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia został opracowany specjalny program profilaktyki chorób układu krążenia, tak zwany HUK, który ma na celu podniesienie przede wszystkim wiedzy pacjentów na temat chorób układu krążenia, ale również zdrowego stylu życia, i przede wszystkim zmniejszenie zachorowalności i umieralności w Polsce. Kto kieruje i jak się zgłosić do takiego programu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Program profilaktyki HUK jest kierowany do osób, które są pomiędzy 35 a 65 roku życia, do osób, które nie mają cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii, a także dla osób, które nie ukończyły lub nie korzystają
korzystały z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat. Wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym do lekarza, do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Nie potrzeba mieć do tego żadnego skierowania, więc wystarczy przypomnieć się w swojej placówce pierwszego kontaktu, że chcielibyśmy skorzystać właśnie z tego programu profilaktyki HUK. Tak ważna jest profilaktyka, żeby wyłapać elementy schorzenia już na samym pierwszym początkowym etapie. To wtedy możemy wdrożyć właściwe leczenie i lekarz może pokierować nas dalej do specjalisty. Lekarz, pielęgniarka przeprowadza specjalny wywiad, kieruje na badania, na przykład pomiar ciśnienia tętniczego krwi czy badania biochemiczne i na ich podstawie może dokonać oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, a także wskazać w zależności od potrzeb, jakie są dalsze zalecenia. Zalecenie może być ponowne badanie za 5 lat, może być sama edukacja zdrowotna, ale przede wszystkim niezwykle ważna jest kontakt pacjenta z lekarzem pierwszego kontaktu. Dalsze leczenie z pewnością będzie zależało w dużej mierze od dyscypliny pacjentów sami w sobie, dlatego tak ważne jest, żeby jak najczęściej przypominać o zasadach profilaktyki. Dzisiejsza środa, środa walentynkowa, tak często związana jest z mówieniem o sercu. Czasami zapominamy, że same serduszka, kwiatki i bardzo miłe gesty, które wykonujemy w stosunku do swoich najbliższych, są tylko elementem, który najbardziej widać, a najbardziej powinno nam zależeć na tym, żeby nasi bliscy byli zdrowi, bo wtedy będą szczęśliwi i będą długo żyli. Dlatego zwróćmy uwagę na swoje zdrowie i w tym właśnie szczególnym dniu zwróćmy uwagę na to, że serce to też organ, który jest niezwykle ważny do tego, żebyśmy mogli cieszyć się walentynkami. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 5 testów. Żaden z nich nie wskazał wyniku pozytywnego. W województwie łódzkim jest 13 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Minionej doby wykonano 149 testów, w tym 14 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 259 potwierdzonych przypadków zakażeń. Nowych zakażeń odnotowano 188. Natomiast ponownych zakażeń 71. 8 osób zmarło, 3 wyłącznie z powodu COVID-19, 5 posiadało choroby współistniejące wraz z COVID-19. Lekarze POZ wydali 1274 zlecenia na wykonanie testów. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 3782 testy, 270 wskazało wynik pozytywny. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.